Siemaneczko, widzowie, dzisiaj ta giereczka, no znowu widzowie, nie przeczytałem tej nazwy, jak wchodziłem do tej gierki, ale to nieważne, to jest siłowanie się na rękę. Oczywiście, tu mamy zmiany, nowe aktualizacja w... No i tu macie nowa aktualizacja w każdą sobotę. Jest to nowa aktualizacja. No i tu macie handel. 8 nowych zwierzaków. Szlaki dają wzmocnienie, to jest też dobre. Magiczne jajka Game Pass. No to jest takie coś jak w Pet Simulatorze Magic Eggs. Takie coś. Jakieś sarduszki. Game Pass Glifting. Ciekawe. Równoważnie zmiany. No to takie na naprawa błędów mamy i sezon pierwszy już wkrótce. To jest nowa aktualizacja w tej giereczce, oczywiście odbierzemy sobie to. No i zakręcimy kołem, mam nadzieję, że mi coś nareszcie wyleci, bo wątpię, ale dobra. No wypadło mi tam parę naście. Widzowie, pewnie jesteście zdziwieni, czemu ja mam tyle. No, jeszcze nie przeszłem do kolejnego, ale wytłumaczę wam, jak najszybciej przejść. Mniej więcej. Jak przejść najbliższych trenerów czy bossów, jak już tam wolicie go nazywać. Mamy takiego uczestnika jak, to jest pierwszy, handlarz złomem. No, on ma około 6 chyba milionów, zobaczmy. Tak, 6 milionów. Jak tego pierwszego bossa pokonać? No, ja go pokonuję normalnie, widzowie, co nie? Ale jest myk jeden. To, co tu pisze, co tu macie, zalecane, to tego nie patrzcie. Nie patrzcie. No chyba, że wam to będzie potrzebne, bo możliwe, że to jest potrzebne. No możliwe, bo to się wszystko łączy, więc to jest możliwe. Czemu ja mam 100 milionów, a tu mam 10 milionów, a tu mam 13 milionów? To jest ta rzecz, że musicie ćwiczyć. Mniej więcej ręce, ściskać to, oczywiście, jak macie Game Pass na to, no to będzie wam jeszcze szybciej to szło, ale musicie też ćwiczyć biceps, oczywiście biceps, ja mam taką już sztangę 120, więc no bardzo, bardzo fajnie i mogę sobie chyba uruchomić kolejne 150 sztanga, widzowie, to jest to! I jak szybko przyjść tych bossów? No tych, no to już będzie ciężko, ale tych dwóch bossów, cyber i tego handlarza. To jest proste, widzowie. Mniej więcej musicie nazbierać dużo bicepsa, dużo rąk i dużo pięści. Tej pięści, no to ja bym pozbierał do 100, żeby pokonać tego cyber. Mniej więcej, widzowie, tego możecie mieć ile chcecie. Tego możecie mieć tyle co ja, czyli 11, albo możecie po prostu mieć też 10. Wam to będzie obojętne. I musicie mieć 3 wypełnione, nawet po 10 milionów. To jest obojętne, widzowie, więc no. Więc to jest obojętne, co macie. Ale musicie mieć wszystko po ile chcecie. No na pewno nie możecie mieć tu zero, tylko wypełnić to. Nie możecie mieć, tak? Bo w ogóle nie pokonacie żadnego bossa. Ustawię sobie auto fight na cyber... No jakiś tam, nieważne. Ustawiamy sobie i patrzcie, jak ja go szybko pokonuję. No to jest bardzo szybko, widzowie. I dostaję 15... tych wygranych koła, 15 wygranych.
15 tysięcy, sorry, widzowie. I to tak mogę robić przez nawet pół godziny, albo nawet godzinę, albo dwie, pięć godzin. Tak cały czas może się robić, nie więcej. Więc no, jak będziecie robić więcej tej siły, tych pięści, rąk i bicepsa, będziecie to szybciej robić. I to są podstawy mniej więcej. Jak macie, to róbcie od razu pięści, od razu róbcie ręce, a potem biceps. Bo to nie ma w sumie różnicy, a zarabiacie po prostu. Mniej więcej. No i tak to będzie raczej. Więc no bardzo, bardzo fajnie. Na przykład teraz ja będę klikał. Czy szybciej to będzie? No nie. To jest obojętne, jak sobie włączycie autofight, to jest obojętne. Mniej więcej. Tutaj jak chcecie walczyć, no to po prostu musicie mieć tam po parę naście milionów. No i odebrałem sobie moje dwa egi. Otworzymy. No, legendarny Lewiatan. No i Gites. Otwieramy kolejne. No i teraz Epic. No trudno, ale zobaczymy, jak ten Lewiatan Golden wersja daje. No, on jest mocny. No, założyłem go, więc teraz te pety będą mi dawać moc. Możemy sobie powalić. O. I to tak się wali. I teraz macie licznik tego mnożnika. No i mniej więcej tam walicie. No i po prostu to wam mniej więcej jakoś to tam leci. Oczywiście to nie leci tak szybko. No jak macie takie pety dobre, no to wam będzie to szybko lecieć. No ale jak nie macie, to no to nie będziecie mieć tego akurat, bo no ciężko. Więc no bardzo. W ogóle ja chyba mogę skraftować. Tu macie taki craft, no crafty. No i nie założyłem widzowie. W ogóle mogę sobie otworzyć trzy takie pyk. No i jest git, dostałem jakieś eko. No jest git, no ale no tak powiedziałbym, że średnio na to wychodzi. Więc to co najważniejsze, to robić wszystkie te etapy, będzie to szybciej. Mniej więcej i na pewno kupować pety, nowe pety, bo one dużo dają. Tak widzowie, one bardzo, bardzo dużo dają. A no opłaca się, żeby tak dużo dawać. Co nie widzowie? Więc no opłaca się. Bo no wtedy będzie to dużo szybsze, a jak macie VIP-a, no to jeszcze to będzie szybsze. Oczywiście w Game Passach to co się zmieniło, to na pewno jakieś nowe pety doszły. Oczywiście. No i tutaj macie ten, to VIP-a chyba, tu macie no to walenie w ogóle jest. Tu macie to VIP-a w ogóle. Macie o, to 8 otwieranie macie. No i tutaj magiczne jajka. Oczywiście to jest takie coś jak w symulatorze Magic. Oczywiście, czyli tam dostajecie Rainbow i Golden, chyba tak to działa, więc no. No i tu macie takie starting packa, możecie sobie kupić, będziecie mieć tych potek po 9999. Oczywiście, więc no bardzo, bardzo dużo. No i mniej więcej to chyba tyle widzowie. No i tutaj macie to, co się zmieniło. No i tutaj możecie sobie przeczytać. Dam wam chwilkę na przeczytanie oczywiście. Więc proszę bardzo. Przesuniemy sobie do góry. No i tu macie takie handel dodali. W ogóle była coś było, ale usunęli to, bo każdy miał po dużo siły, więc no usunęli to, bo każdy zdobył bardzo duży,
dużej siły, a jak możecie wiedzieć, po tym świecie jest takie Hawaje. I tam macie największego bossa Krakena do pobicia, więc no bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, dajcie łapeczkę do góry, no i napiszcie ładny komentarz. I to by było na tyle, widzowie. Pa, pa!